Siemaneczko wszystkim, ja jestem Locker, a to jest nowy film na kanale. Tak, tak jak już widzicie po tytule. This is Animoji. Bo tak to Apple chyba nazwało, z tego co dobrze pamiętam. Animoji. Tak? Zaraz, muszę to wygooglować. Tak, Animoji. Dobrze, dobrze powiedziałem, dobrze zapamiętam. Aha, czyli jednak mam dobrą głowę. Do zapamiętywania rzeczy. Animoji, this is Animoji. Przedstawię wam... Animoji, czyli ruszające się animoji, stworzę jakby siebie, swoje emoji, stworzę swoje emoji. Tak, ponieważ od iPhone'a 10, czyli... To nie jest iPhone X, Locker, nie mów iPhone X. To jest iPhone 10, to nie jest X. Jakby ktoś sobie myślał, ja dużo razy mówiłem iPhone X, ale to nie jest X, to jest 10. To się nazywa iPhone 10. Tak jak już wiecie, albo nie wiecie, od jakiegoś miesiąca mam iPhone'a 10. I właśnie tam jest ten taki system Animoji, czyli ruszający się emoji, co jest w ogóle takim szokiem dla mnie, takim w ogóle wow, wiecie, takie coś wow, to jest dla mnie jakaś magia, co się tutaj właśnie dzieje. Ja nie wchodziłem w ogóle w tego Animoji, ani w ogóle, nie tworzyłem jakby swojego emoji, tylko właśnie moi znajomi się tutaj tym bawili, ja nawet nie widziałem tego systemu, nie wiem jak to wygląda, ani, znaczy mniej więcej wiem jak to wygląda, ale nie tworzyłem swojego Animoji, nie wchodziłem w edytora ani nic, ponieważ chciałem to zrobić właśnie na odcinku, na filmiku właśnie tutaj. Będziemy razem odkrywać te Animoji, ponieważ ja nie wiem tak naprawdę kompletnie nic od te Animoji. Kilka rzeczy wiem, znaczy wiem co to jest, jak to wygląda, ale nigdy nie tworzyłem Animoji. I dlatego właśnie chciałem poczekać do filmiku, żeby stworzyć właśnie z wami te magiczne emoji. I ja będę miał własnego emoji, ja będę miał własne emoji. Czy to nie jest fancy? Czy to nie jest fancy? No nie powiedzcie mi, no powiedzcie mi, czy to nie jest fancy. Będę miał własnego Animoji. True story. No, no, także wejdziemy sobie zaraz w edytor Animoji. Stworzymy własnego emoji. To jest szok dla mnie, ja się jaram niesamowicie i się trochę stresuję, bo nie wiem jak ten filmik wyjdzie. Więc no, ale może się gdzieś przesunę, może w tą stronę, żebyście widzieli ekran mojego telefonu. No. Okej, okay, dobra, już jesteśmy w tym systemie, także tutaj zaraz wam się pokaże ekran mojego telefonu. Tak, tak wygląda właśnie Animoji. Mam różne emoji. Tak, mogę być pieskiem, co jest takie fajne. Mogę tutaj być, nie wiem, kosmitą, ufoludkiem, patrzcie. Oh yeah, baby. Mogę być robotem, mogę być nawet kupą. Kupa to jest moje ulubione, emoji tutaj w tym systemie iOS, który jest zapisany, tak właśnie nie powiedziałem, z nowym iOS-em, czyli iOS-em 12, doszły też jakieś nowe funkcje, o których ja nawet nie wiem, bo nigdy nie widziałem Animoji tak naprawdę tego całego edytora i wiem, że doszły właśnie z nowym systemem nowe możliwości i możliwości do edytowania całego emoji. Tak, mogę być też jednorożcem, to jest, są pozdrowienia właśnie dla Ani, bo ona lubi... jednorożce. Ona lubi jednorożce, nie zapominajka, więc pozdrawiam cię, tutaj jestem teraz jednorożcem. Mrugam, a przynajmniej próbuję. Tak, no mogę być nawet dinozaurem. Gdzie się podział park? Jurassic Park. Gdzie się podział Jurassic Park? Dobra, także teraz na poważnie, zaczniemy tworzyć mojego emoji. Jestem żółty. To nie był rasizm. Dobra, wybierzmy sobie odcień skóry. Moi znajomi się bawili trochę moim telefonem właśnie z tym emoji. Animoji i zobaczymy. Myślę, że odcień... Ja jestem w sumie... Nie aż taki. Ja jestem w sumie trochę blady tak naprawdę. To może gdzieś taki? Myślę, że taki może być. Pieków raczej nie mam, więc mogę być tu nawet, nie wiem, mogę być tu nawet różowy, fioletowy. Inny, ale taki odcień skóry może być. Hairstyle. Tak, przejdźmy do włosów. Ja mam kolor włosów raczej ciemny brąz, jestem szatynem. Tylko czy tu są jakieś męskie fryzury? Powinny być. Ej, to w sumie jest nawet moja fryzura. Widzicie, bo mam tutaj, nie, z tej strony tutaj, taki jakby undercut, czy jak to się tam nazywa. Okej, obczajmy sobie inne fryzury. Taką kiedyś miałem. Ta jest całkiem fajna. Nawet się ruszają, lol.
A te? Jakie afro! Dobra, myślę, że może zostaniemy jednak przy tej fryzurze, bo w sumie to jest nawet moja fryzura. Więc wygląda bardzo podobnie. Head shape. Oh my god. Myślę, że takie może być. No dobra. Oczy. Zobaczmy, jakie tu są oczy. O matko. Jezu, jakie mam oczy. Nie, Chińczykiem to ja na pewno nie jestem. Myślę, że takie zwykłe, standardowe, tylko że mam takie dosyć długie te oczy. Nie takie. Tylko że tutaj nie widzę takich podobnych. O Boże. Ja lashes. O Boże, brwi. Dobra, myślę, że może zostaniemy przy takich. Oczy mam piwne, więc akurat pasuje. Brwi ja mam grube, duże. A nie, zaraz. Nie, to nie brwi. Boże, przecież to są... Nie, zaraz. To są rzęsy. Nie, to no, ja mam w sumie też trochę... No, nie, bo tak to wygląda jak dziewczyna. W ogóle ten emoji trochę wygląda jak dziewczyna. No, whatever. Never mind. Okej. Okay. Tutaj wybieram brwi. Ja mam brwi dosyć duże i mam... Znaczy, duże. Grube. To nie miało brzmieć tak dwuznacznie, tylko one są dosyć ciemne, moje brwi. Zobaczmy w ogóle jeszcze, jaki mam jeszcze tutaj wybór brwi. Ta brew też może być, ale... No nie wiem, może takie? Może bardziej czarne? Tylko że tutaj w ogóle to nie wygląda na brązowe. No dobra, niech będą takie. To nosy jakieś. Boże, ja mam dużego kulfona. No, jak widać. Więc... nie ma takiego małego kulfona, to ja nie mam. Trochę za duży. Myślę, że takie może być. O, usta. Mogę dać sobie make-up, ale nie chcę. Ja mam dosyć... znaczy... Ja nie mam grubych ust, tak naprawdę. Grubych warów. Moje wargi nie są jakieś grube. Nope. Raczej nie. O, myślę, że takie może być. Uszy, oh my god. Nie no, takich dużych nie mam. Myślę, że mam takie zwykłe standardowe. Boże, mogę kolczyki nawet. Okej, oh my god. Nie. Takie coś nie wydodać. Może brodę sobie dodam. Znaczy mam tutaj tak trochę lekki zarost. Taki leciutki. Ale, że nie taki hard. Oh my god. Ale to jest dziwne. Oh yeah. Oh yeah, baby. no nie, dobra, nie takie, nie, może nie, może lepiej bez. Oh my god, mogę okulary? O, mam jedną soczewkę. Uuu, mam okulary, ale to jest fajne. Podoba mi się to. Mogę mieć oh my god, to jest turban? Czy to jest turban? Oh my god. O, mogę mieć czapkę. Kolor czapki sobie też mogę wybrać. Boże, kolorowe jakieś. Okej, mogę mieć czapkę, ale oh my god. Czy wy to widzicie? A powiedziałbym coś, ale to mogę mi zablokować film. A to, co chciałam powiedzieć, to... Lepiej nie będę mówił, ale zdejmij ten turban. Okej. Ale fajne to jest. Okej, done. Mam siebie tak, a tutaj jest moja koleżanka. Moja znajoma z pracy. Stworzyła siebie. Przynajmniej próbowała. Tak, a ja mam siebie stworzonego, ale mam oczy w ogóle takie glitchy eyes. Wow. No, co tam locker? To jest powalone, naprawdę. Nie wiem, jakie nowe nowości tutaj doszły, ponieważ ja dopiero się przesiadłem na iPhone X i poznałem Animoji, jak już wyszedł ten iOS 12, więc nie mam pojęcia, jak to wyglądało. No, ale myślę, że to chyba byłoby na tyle może już w tym filmiku. Ale te Animoji jest fajne, włosy mi się ruszają. To jest fajne i tak można nagrywać właśnie wiadomości. Fajnie, nie? Mogę sobie Animoji nagrać. Dobra, także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Pozdrawiam Locker i jego emoji. Animoji. Oczywiście zapraszam was do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Fajne, nie?
Próbuję mrugać. Ale średnio mi to wychodzi, ale idzie. No, także na razie. Pa pa! Nara.